I wracamy do dogrywki. Dogrywka Misji Futbol ciągle w tym samym składzie, czyli Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy, jest Mateusz Borek i jest razem z nami Dariusz Szpakowski, Telewizja Polska, TVP Sport. Tak troszkę luźniej, no, żeby już tak nie było tak ciężko. Z takim nie, ale tak, żeby ludzie też trochę odpoczęli. No, ja myślę, że jeszcze możemy odnieść do Michała Świerczewskiego, to znaczy absolutnie się zgadzam, że trzeba faceta pochwalić. Jest nową osobą w piłce, stara się być aktywny, ma dużo energii, ma dużo w sobie entuzjazmu. Akurat no, on przedstawił pomysł, a umówmy się, że kilkunastu w tej lidze ma większe problemy finansowe od niego i będą mieć większy ból głowy, żeby budżet spiąć. Pomysł był może trochę szalony. Ale to był pomysł. Może nie na ten czas. Może nie na ten czas, może to trzeba przygotować, ale wydaje mi się, że co właśnie różni wielkiego biznesmena od pracownika Urzędu Miasta albo od prezesa, który też się modli o swoją pensję 30, właśnie to, że on jest wizjonerem, że on przewiduje każdy scenariusz, że kiedyś może być ciężej, że może być problem, że coś się wydarzy i ten biznes, którym jest piłka nożna, też musi funkcjonować i Świerczewski Michał to ma. No, i też u niego wychodzi na plus, no jednak to było po partnersku traktowanie piłkarzy, bo nawet widać to było po... On dawał podwyżki nie zawsze, kiedy piłkarz nawet się upominał. To Petraszek teraz dostał podwyżkę kontraktu, żeby go zatrzymać, żeby nie miał z tyłu głowy, że go w zimę nie puściliśmy. A możesz odejść latem, jeżeli będzie dobra oferta, natomiast masz teraz jakąś górkę finansową, my ci to wynagrodziliśmy, to ilu prezesów na to stać? Także tutaj Raków jest... Cieszę się, że jest w Ekstraklasie, bo tak wnosi na pewno powiew tej świeżości. Ja widziałem ten pomysł Michała Świerczewskiego, został odebrany przez tych starszych jakby, że działaczy, trenerów, że takim no, przyszedł generalnie ktoś nowy, młody i tu się szarogęsi, ale mi się też to, zgadzam się z Matiem, to podoba to jego, że szuka rozwiązań i będzie najśmieszniejsze, jak ten wyśmiewany, no bo były też takie sygnały, że był wyśmiewany Michał Świerczewski ze swoim pomysłem. Za 4 miesiące do tego wrócimy i powiemy, panie Michale, co to pan tam w szufladzie przygotował, proszę wyciągnąć, bo my tak musimy zacząć ligę. A jeszcze chciałem też powiedzieć jedną rzecz, już puentując pewnie te zamieszanie ligowe, o tej transzy z telewizji, bo z tego, co ja zrozumiałem po rozmowie z prezesem Anią Muckim, ona miała dotrzeć do klubów na początku maja, na końcu maja lub na początku czerwca, czyli jak kluby były przygotowane na marzec, kwiecień, maj i żeby przerwa, to był radosny. No, ale wiesz, są jeszcze wpływy z dnia meczowego, no, dobrze, wtedy jakieś tam... Były przygotowane, że 2 miesiące nie płacą, tak jak to było zawsze. To było taki radosny, kreatywny budżet pewnie tworzenie i teraz no, pandemia powiedziała, sprawdzam i król jest nagi, w wielu przypadkach się tak okazało. No wiesz, też jest dzisiaj rzeczywistość paru klubów, że one pewnie myślały, że rozwiązaniem tego problemu to będzie A, dosypie PZPN, B, dosypie Ekstraklasa, C, niech dorzuci miasto, D, telewizja, no przecież to nie nasza wina, niech płacą 100%. I jak się ten scenariusz nie wypełnia, to zaczyna się problem. Ja jestem bardzo ciekawy, panowie, a co możemy na tej liście policzyć, jak będą funkcjonować dzisiaj kluby, które są w gigantycznym procencie utrzymywane przez miasto. Weź Śląsk, no Wrocław. Ja akurat też jako organizator gal pięściarskich mam kontakt z miastami, mam różne komunikaty z miast i też miałem szansę w tych starych, dobrych czasach, żeby miasta no, też wydawały część budżetu na promocję miasta. Natomiast no, my w przypadku promotorów to mówimy o kwocie takiej na event, a jeśli chodzi o kluby sportowe, to są kwoty takie. I dzisiaj miasto, czy ono będzie miało dopłacić zawodnikowi klubu XYZ, czy na przykład dopłacić dzieciom do posiłków, bo za chwilę ich rodzice nie będą mieć pracy 5 miesięcy, czy dopłacić do służby zdrowia, czy zapłacić za szereg procesów, żeby gdzieś życie wróciło do normalności. No to samo Mateusz z klubami, które spółek Skarbu Państwa. No to jest dokładnie to samo przełożenie, chociaż na pewno samorządy będą mniej chętne do widziałem na przykład prezesa KGHM-u na Płoci Lotniczej Niska Okęcie, który odbierał samolot pełen testów i masek, więc jest pytanie. No i w budynku Zagłębia szyją teraz maseczki. Tak. Jest pytanie, czy akurat no, ta kasa dalej się tak zgadza, że będzie można utrzymywać podmioty sportowe. A tak, żeby trochę optymistycznie powiedzieć, że są, tak w cudzysłowie, oczywiście wygrani, bo wyobraźcie sobie Krakowia. Ja też rozmawiałem często z Michałem Probierzem, ile tam trwały targi o Alvareza. To tam były już poważne kwoty, 500 tysięcy euro i wyobraźmy sobie, że ta Krakowia wykupiła tego Alvareza, na ile? Na 1-2 mecze? Alvareza, którego będzie miała za darmo w lipcu. I gdyby teraz wydała te 2 miliony złotych na Alvareza, no tak można tutaj szukać na siłę tych wygranych. No tak, jakby człowiek wiedział, to, że się przewróci, czy Lech Poznań, że się załóżmy się na Czerwińskiego wydaje 700 tysięcy, chcemy go wcześniej, nie? No to tak szukając takich pozytywów. Słuchajcie, na teraz siłę. Będzie pozytywnie, będziemy mieli pozytywną jednostkę na łączach, jeśli pozwolicie, na kilka minut. Połączymy się teraz z Jordanią. Która godzina jest w Jordanii?
Danii, drugi Łukaszu. Sądząc po twojej ściance też musi być ciemno, ale chyba nie, bo to przecież jesteście prawie ta sama długość geograficzna co Polska. Która godzina? 12:43 dokładnie. Pozdrawiam wszystkim. Mati ostatnio mówi, że jestem opalony, więc światło zgasiłem, żeby nie narzekać. 12:43, czyli jesteśmy tuż po południu. Łukasz Gikiewicz razem z nami, czyli Alfa i Sali. Tak to się wymawia? Czyli tak, jesteśmy. Tak to się wymawia, a teraz to jest mniej ważne, jak to się wymawia, więc nieważne. Alfa i Sali, Jordan Amman. No dobrze, opowiedz nam najpierw, to teraz odwrócimy rozmowę z Mariuszem. Opowiedz nam, co się dzieje w Jordanii, bo ty też żyjesz w kraju. Geeky News na Twitterze to jest bardzo mocny hashtag, gdzie raz za razem wklejasz swoje zdjęcia. Stan wojenny, po prostu stan wojenny. Tak tam się utrzymuje porządek. Tak. Stan wojenny od wczoraj przedłużono o kolejne 2 tygodnie, więc do 15 kwietnia zakaz poruszania się, tylko można wyjść do najbliższego sklepu, zero ruchu samochodowego tak naprawdę. Mi się to podoba, wszystkie hotele nad Morzem Martwym obkrążyła armia, więc tam są ludzie w izolacji, nie ma tak jak w Polsce, że mówią, że musisz być w izolacji, a ty sobie idziesz na spacer i tam policja cię szuka, dzwoni. Tutaj od razu jak wyjdziesz, rok więzienia, więc się, tak jak mówił Mowlaj, słyszałem, może się bawić, deportacja, więzienie i kończy się zabawa. Przedwczoraj 13 przypadków, wczoraj 11, więc mamy 257, już 18 wyleczonych, więc te liczby nie idą jakoś tak drastycznie do góry, więc mam nadzieję, że do Ramadanu się uporamy. A słuchaj, a czy to prawda, że już zostałeś zatrudniony w jednej z chorwackich gazet sportowych, bo generalnie masz lepsze newsy dotyczące chociażby trenera Dynama Zagrzeb niż chorwaccy dziennikarze? Nie, tak naprawdę moja Ania, jakieś tam kontakty dziennikarzy ze Splitu, więc coś tam podrzuciła i mówi, napisz, możesz napisać, bo jest blisko trener Bielica zwolnienia. Myślę, że to wszystko od momentu, kiedy Zoran Mamić się tam zaczął kręcić i brat z Drawku z Medjugorje tam z kościoła do niego zadzwonił, żeby wracał do Dynamo Zagrzeb jako sportowy dyrektor. Więc myślę, że dni trenera Bielicy są policzone. On tam ma mega wielki kontrakt, 1,2 mln netto, więc oni też uważają, żeby to nie oni musieli płacić, tylko on, żeby dostał jakąś tam część i po prostu się pożegnać. Więc mają jakiś tam dwóch kandydatów. Myślę, że najbardziej to jest ten kandydat z młodego Dynama, który doszli do ćwierćfinału Ligi Mistrzów tej młodej, więc kibice bojkotują Zorana, bo najlepiej Zdrawko, czyli jego brat, Wielki Boss, chciałby brata wkleić tam, żeby interes rodziny kręcił, ale kibice mega bojkotują obojga Mamiciu, więc myślę, że to jest niemożliwe. A Romeo ma szansę? Romeo jest jeden z kandydatów. Romeo może do teatru jest. ale myślę, że nie, bo to jest mega funcel ze Zdrawką Mamiciem, tak? To oni tam razem interesują. Teraz był w reprezentacji Kuwejtu, tam Mowlaj mógł go obserwować. No myślę, że amator kwaśnych jabłek. Myślę, że to nie Dynamo, nie jego półka. Słuchaj, to jeszcze tylko powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, w Dynamie Zagrzeb w końcówce tygodnia zwolniono wszystkich pracowników klubu, poza piłkarzy, także sztabu szkoleniowego, poza jednym Nenadem Bielicą, na którym no w ten sposób próbuje się chyba wywrzeć presję, żeby sam podał się do dymisji. No tutaj oczywiście obowiązują mechanizmy. Kto się pierwszy poda, no to ten potem co z pozostałymi pieniędzmi z tytułu wypłacę. Nie, no trener kontraktu. Bielica teraz powie 1,2 mln plus uposażenia tych asystentów i preparatory fizyk, jak ma to samemu robić. Być może tak będzie. A ty trenujesz coś? Trenujesz właśnie, jakieś pompeczki? Coś o to chciałem zapytać. Nic? Skoro nie możesz wychodzić, to co ty robisz, chłopie? Jak ty sobie radzisz? Może zejść z klatki w dół, windows jechać i do najbliższego sklepu, więc tak naprawdę oni tobie nie zabronią chodzić. Ostatnio biegałem w garażu 150 kółek, wybiegałem 5,5 kilometra, więc mam rower spinningowy, mam jakieś tam hantelki, więc coś tam robię. No, na razie nie jest aż tak źle ze mną. Słuchaj, to ja ci chcę powiedzieć, że 1 kwietnia są organizowane Mistrzostwa Polski, możesz w nich brać udział. Mistrzostwa Polski na 5 km albo na 10 w biegu dookoła stołu kuchennego. Jestem Geeky News, da hashtag i biegamy razem. No. Dobra, być może to w takim razie zrobimy. 1 kwietnia to już lada dzień, w takim razie to się stanie. Był razem z nami Łukasz. Wiesz co, mogę jeszcze zapytać? Proszę, oczywiście. Płacą wam w Jordanii, czy zawieszone coś jest? Wiesz co, Mati, dobrze, że zapytałeś. My tutaj w ogóle zmienili system. Zawsze graliśmy od sierpnia do kwietnia. Oni w tym sezonie zmienili, że gramy od marca do listopada. I mój kontrakt jest od stycznia do listopada. Jest między federacją a klubami spór, bo nie mamy sponsora, nie płacą jakichś tam gaży miesięcznych, więc myślę, i teraz dochodzą do mnie włosy, że my przełożymy sezon, skasują całą ligę, którą zaczęliśmy, zagraliśmy tylko jedno spotkanie i zaczniemy
od sierpnia, więc tak naprawdę nie wiem, co będzie z moim kontraktem. Od stycznia nie dostałem ani złotówki, więc tak to na razie wygląda, nikt do mnie nie dzwoni, nie mam informacji tak naprawdę, co będzie tutaj w Jordanii. Może nie mają twojego numeru telefonu. Zadzwonimy do pana, ale nie macie numeru, ale zadzwonimy. Zadzwonimy jutro, inshallah, ale wiesz, to dla nich to jest na rękę, bo najpierw przed koronawirusem powstał konflikt między klubami i federacją. Kluby zastrajkowały, nie federacja, to kluby powiedziały, że nie gramy. Federacja musiała się zgodzić, później pojawiła się koronawirus, więc teraz federacja zaciera ręce i mówi, ok, mamy 6 miesięcy na znalezienie sponsora, przełożymy ligę. Więc tak myślę, że to będzie wyglądało, więc wrócę do Chorwacji się opalać. Łukasz, jak już zostaną wznowione też połączenia lotnicze. Łukasz, dziękujemy bardzo. Zdrowia, nie, dużo i bezpiecznie. Słuchaj, nie spytałeś się Geeky News odnośnie zarobków, 50% ekstraklasa. 50% zarobki ekstraklasa, pytam cię, uważaj, ty mówisz, ja słucham. To jest najciekawszy temat dla mnie, a ty o mnie nie pytasz o Jordan. Ale ty już nie potrzebujesz, żeby ktoś ci pytania zadawał. Ja już sam sobie zadałeś to pytanie, odpowiedz na nie, słucham. Więc to tak naprawdę dla mnie to jest nielogiczne, że kluby nie chcą rozmawiać z zawodnikami, bo daję przykład swój, dam przykład zawodnika 25-letniego lub tak jak ja byłem tam młodym zawodnikiem Śląsku Wrocław. Jeśli wtedy by się mnie spytał, że obetniesz mi 50%, ja nie byłem na to gotowy. Więc pewnie też bym się zaraz obruszył i powiedział, że to jest nie fair, bo nie mam na koncie, miałem samochód w leasingu, w głowie trochę szumiało, więc okej, ale teraz jako Gikiewicz już doświadczony, ja jestem na ten moment w stanie się rzec, a nawet zamrozić na 2 lata, niech mi mrożą na 2 lata, niech mi dadzą 20%, tylko żebym przeżył z pierwszego na pierwszy, nie mówimy o 5000 euro, niech mi dadzą 1000 euro i ja bym te 2 lata przeżył, ale jeśli Jagiellonia Białystok nie chce rozmawiać i atakują zawodników, musicie tyle i tyle zostawić, niech pokażą, ile zarobili, ile stracili przez prawa telewizyjne, przez bilety, wyjdzie bilans minus plus, okej, zostawmy te pieniądze i każdy będzie zadowolony, ale nie możemy odgórnie rzucać, bo ja wam mówię, Geeky News, że ten przepis ekstraklasy jest mało ważny, można pójść do toalety i go spuścić, bo mój prawnik z Bułgarii, który wygrałem 3 sprawy na FIFA, 4. jest ze Steaua Bukareszt, już w toku prawie wygraliśmy, odwołują się do KAS. FIFA nie akceptuje czegoś takiego, że Ekstraklasa SA z prezesami zdecyduje. Mój kontrakt w Jordanii jest nie pod Federacją Jordańską, tylko pod FIFA. Czyli to FIFA decyduje, a Federacja Jordańska może przekładać ligę na 2025 rok. Tak, tak, to wiemy doskonale, że tak też może być. Ale wie, że to będzie boleć, uchwała Rady Nadzorczej. Jak bułgarski prawnik wygra z rumuńskim klubem, do tego jeszcze z Gigi Becalim. To... Ja wygrałem 3 dni temu, dostałem papiery, więc ta sprawa jest wygrana, tylko Gigi powiedział w prasie rumuńskiej, ale jak wygrał Gikiewicz? Gikiewicz wygrał na FIFA, ale my wygraliśmy w Federacji Rumuńskiej, więc my pójdziemy na KAS, jak on zdecyduje, że my przegraliśmy, to ja mu zapłacę. No to będzie płacił. Słuchaj, ale dzisiaj wysłałeś też dobry komunikat polskim klubom, że za 1000 euro można mieć napastnika, który umie grać tyłem do bramki. I to przez 2 lata. I to na 2 lata. Ja jestem, sam wiesz o tym, ja jestem w takim momencie życia, że naprawdę, ja nie będę się kłócił 1000 w prawo, w lewo, ja bym z chęcią wrócił do Polski i niektórym zamknął pyszczki, więc jak tam możesz, to wrzuć jakiś hashtag Geeky wraz z Ekstraklasy, Geeky News online, więc jestem. Geeky News, 1000 euro online, słuchaj. Słuchaj, kończymy tę rozmowę, bo się nie rozłączymy z tobą, ty jesteś taka gaduła. Geeky, 1000 euro to w kanale sportowym, już masz, no, po co ci granie? Dostałem propozycję w ostatnim wywiadzie z tobą, tutaj ja mówię kanał sportowy zarezerwowany, sorry panowie. No, to i to mi się podoba, się z tego się powodu. U nas pamiętaj, słowo droższe od papieru. Co od papieru nie trzeba podpisywać, trzeba tylko mówić. Łukasz, bardzo ci dziękujemy, a tak już na koniec to zupełnie poważnie patrzymy też uważnie i na Jordanię i na Kuwejt, bo wydaje się, że te kraje bardzo restrykcyjnie podchodzące do kwestii kwarantanny i do wirusa być może osiągną największe sukcesy i to jest może droga dla nas wszystkich i dla wszystkich, dla całego świata. To już tak na koniec, już tak delikatnie. No Benzema, właśnie. Benzema, Ronaldo, zapowiadałeś, że coś nam opowiesz, znaczy, co się dzisiaj wydarzyło. Co, o co nie, bo nie wiem, czy widziałeś, że też zbierali piłkarze z artystami w Hiszpanii pieniądze i się łączyli chyba na Instagramie czy na Skype'ie. Gwiazdy piosenki śpiewały piosenki. U nas ja na przykład wczoraj obejrzałem kawałek na Instagramie Natalii Schroeder, która też dla fanów zrobiła taki koncert. Tych koncertów jest bardzo dużo. Tak, tych koncertów bardzo jest dużo. Bardzo dużo. Natomiast, Maciej, bo w domu trenuje i też nie znaczy, jest, też, ale też się pojawił taki...
tym świecie wirtualnym pojawiła się rozmowa między Karimem Benzemą a Ronaldo i dołączyli się do tego kibice, którzy mogli to obserwować, zadawać mu pytania. No i najpierw tam Benzema mocno komplementował Ronaldo, że zawsze był jego idolem, że próbuje niektóre sytuacje jakby powtórzyć, akcje, sztuczki, uderzenia, dryblingi. Ronaldo mu tam oczywiście serdecznie dziękował i mówił, że też podziwia te jego gole i prosił, żeby tylko nie strzelał Realowi Valladolid, bo wiemy, że to jest jego klub. No natomiast na koniec któryś z kibiców zapytał go o porównanie i jakby pozycję w kadrze Giroud. Najpierw zaczął poważnie, powiedział, że Giroud no to ma to szczęście, że gra z Mbappé i Griezmannem, więc poważnymi zawodnikami. No a potem powiedział, no jak chcecie porównanie, to generalnie to jest porównanie F1 do go-kartów między mną a Giroud. No i oczywiście za chwilę pewnie wejdziesz na swój ulubiony lekki, bo tam już jest jazda. I rozumiem, że Benzema nie jest tym go-kartem. Nie, już jest jazda, już się zaczęło, już tam jego brat się wypowiada, że to były żarty, natomiast oni się na tych żartach chyba nie znają w stosunku do Benzemy, także myślę, że dzisiaj będziesz miał to czytać we francuskich mediach. No to ja wam tylko powiem, że ogląda ktoś Ligę Białoruską? A w ogóle czytaj, że nie dolecieli chińscy trenerzy, czy tak, trenerzy trzech, do Chin? Uliczcie Ligę, tak, trzech. Nie doleciał też Adrian Mierzejewski. Dzisiaj mieliśmy się z Adrianem łączyć. Adrian, zadzwonimy do ciebie, na pewno w najbliższych dniach. Nie mamy numeru, ale zadzwonimy. Ale Adrian nie jest w Chinach, jest ciągle w Olsztynie, bo on też nie dał rady dolecieć do Chin. No tam być może rozgrywki ligowe wystartują stosunkowo najwcześniej z tych wszystkich, ale na razie trzech trenerów ligowych rzeczywiście nie doleciało, między innymi Uli Sztylikę, jeszcze dwóch innych, gdzieś po prostu zostało. No i chyba też pojawiła się informacja z Urugwaju, że Tabarez stracił pracę. 400 gilotyna ścięła, także tutaj jednak ta poduszka finansowa PZPN-u się na coś przydała. Słuchajcie, Liga Białoruska natomiast gra. Wczoraj odbył się mecz klubu Ruch, ale nie Chorzów, tylko Ruch Brest, Brześć. I piłkarze, no z publicznością, no bo przecież oni cały czas ta gorzałka, rozumiesz, i ta sauna, i jazda, no i grają, i piłkarze wyszli na mecz w takich koszulkach Playing for World, gdzie literka L została przekreślona na literkę R, czyli Praying for World. Nie wiem, kto za kim bardziej powinien w tym momencie się modlić, czy no bo to, co się dzieje na Białorusi, to jest zupełnie... Chyba tam nie mają dużo do powiedzenia ci piłkarze, mają po prostu grać. No właśnie sobie sprawdzam, Bruno Genesio. Bruno Genesio, tak, Francuz. Beijing, tak, Bruno Genesio i jest też, nie dotarł Uli Sztylikę, nie dotarł Kosmin Olaroju do Jiangsu. Ale to też ciekawe, w tym planie Michała Świerczewskiego tajnym zakładano też, że być może gdyby Liga nasza wróciła, miałaby szansę stać się naprawdę popularną na świecie, bo no, grałaby jeden jako z takich, jeden z takich aspektów. Bo, słuchajcie, wiesz, że na przykład ta Liga Białoruska, no, która umówmy się, na poziom ma no, brutalnie śmieszny. To są zespoły pieśni i tańca w głównej mierze. No powiedz, w Gliwicach, Batę przegrała dwa pierwsze mecze. Batę przegrała dwa pierwsze mecze. Nie mówię o Batę, tylko Batę patrzyłem, wiesz, że patrzyłem na inne kluby. Jak to wygląda? No to są jakieś takie boiska osiedlowe, więc ten stadion na przykład Atromitosu, z którym grała Legia, to wygląda jak Camp Nou przy tych stadionach, na których gra Liga Białoruska. Ale do czego zmierzam? No. Rosyjska stacja, kodowana, znaczy nie kodowana, prywatna, bo należy do Gazpromu, Match TV, która ma Champions League, Ligę Rosyjską, wielkie wydarzenia pięściarskie, właśnie kupiła prawa telewizyjne do Ligi Białoruskiej i od tamtego tygodnia no, transmituje te rozgrywki. Myślę, że jeszcze miesiąc to i Sky kanał się też zainteresuje. Na to było to granie, no też między innymi. No, Liga Białoruska kanał sportowy musi wystąpić o zakup praw do Ligi Białoruskiej. Dzisiaj, proszę państwa, mamy zarząd i poruszymy to za kilkanaście minut. I to z dużym wyprzedzeniem przed innymi, dlatego że cena będzie ta. Czy są jakieś białoruskie koncerny w Polsce, które byłyby zainteresowane wspomożeniem nas w zakupie tych praw? To jest niestety nie do końca poważne, że oni się tym w ogóle nie przejmują. Dziękujemy wam za oglądanie. Byliście tak samo duża rzesza widzów oglądała nas, naszą dogrywkę. Smoku, co sądzisz o sztuce wczesnego średniowiecza w aspekcie holistyki? Pyta pan Mopen Czesany w tym momencie na czacie. Odpowiem ci za to na to pytanie za tydzień. W Hate Parku, tak, będzie sporo Hate Parku, będzie sporo nowych pozycji w kanale sportowym w nadchodzącym tygodniu. Jest na naszej stronie już ramóweczka na ten tydzień. Tak, jest taka belka, się pojawiła z samą. Ale muszę ci powiedzieć, że wczoraj długo nie spałem i o 23:30 podjąłem decyzję, wymyśliłeś? Że coś dołożymy, ale komunikat wystosujemy, myślę, koło piątku. Dobrze. A propos nowego formatu, kolejnego weekendowego. Ja w piątek będę widział się w Hate Parku z Kłebo. Będzie tak trochę piłkarsko-muzycznie, bo to też jest piłkarz amatorski Kłebo. No,
będzie ciekawie. Ale też no czekamy na Najmana. No, czekamy na Najmana, musisz to klepnąć w końcu. Zobaczymy. Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mateusz Borek razem z nami. Dziękuję, też czekam na L-testosterona. I Dariusz Szpakowski. Dziękuję. Darek, na ciebie też czekamy. Słuchaj, w Hej Parku, gdybyś... Czy jesteś gotów, Darku, podjąć rękawicę? Przygotuję. To nie jest takie... Nasze Hej Parki zamieniają się w Love Parki. Ludzie zaczynają poznawać naszych bohaterów z innej strony. To jest tylko nazwa. Ja nawet dzisiaj, Tomeczku, będę podczas naszego zarządu wnioskował o zmianę nazwy. Na inną nazwę, tak? Na inną nazwę. Na Love Park? Nie, Love Park to nie, bo to za grubo będzie brzmieć, ale może wiesz. Nie, bardzo, bardzo rzeczowe, bardzo rzetelne, rzeczowe pytania. Dużo osób dzwoni takich naprawdę, które chcą jeszcze, po prostu porozmawiać o sporcie. Nikt jeszcze, kto się pojawił w Hej Parku, niczego nie przegrał. To prawda. Tylko można tam zyskać. To jeszcze raz Dariusz Szpakowski, Telewizja dziękuję. Polska, bardzo dziękujemy. Dziękujemy wam, zapraszamy na nasze kolejne pozycje, a Misja Futbol za tydzień od godziny 10:25. Tym razem na kierowniku usiądzie pan... A nie, bo ciebie nie było długo i będziesz prowadził teraz. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.